tego tak bardzo tego Słowa Bożego chciałbym wybrać tylko jedno zdanie, które, jak myślę, może nas dobrze poprowadzić do tej uroczystości, którą przeżywamy. I to zdanie jest zawarte w drugim czytaniu, w liście do Hebrajczyków, gdzie autor mówi nam tak: krew Chrystusa oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Krew Chrystusa oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Kluczem jest najpierw ten zwrot: byście mogli służyć. Tu nie chodzi o jakikolwiek rodzaj służby Bożej. Tu chodzi o taką służbę Bogu, którą można by nazwać uwielbieniem, adoracją. Tam jest taki grecki zwrot eisto latreueia. A latreia to jest adoracja, to jest uwielbienie, to jest wywyższenie, to jest uczczenie, oddanie chwały. Kościół Wschodni tak nazywa liturgię, nie? Że liturgia jest służbą Bożą, kultem sprawowanym dla Boga. To jest właśnie to, co my dzisiaj chcemy czynić. My dzisiaj chcemy oddać cześć Jezusowi Chrystusowi. My dzisiaj chcemy Go uwielbiać. My dzisiaj chcemy Go adorować. My dziś będziemy przed Nim klękać. My dziś będziemy za Nim wędrować przez ulice naszego miasta. Będziemy Mu przyznawać pierwszeństwo. Będziemy Go czcić. I tu chodzi o cześć naprawdę, naprawdę wyjątkową. Latreia to jest określenie takiego kultu, którego niczemu i nikomu już w swoim życiu nie oddajemy. Chcemy Jezusowi pokazać absolutnie wyjątkowy sposób, że w naszym życiu jest pierwszy. I że czcimy Go tak, jak nikogo i niczego poza Nim. Przed nikim innym nie klękamy, tylko przed Nim. Nikogo innego w ten sposób nie obnosimy po naszych ulicach. Nie, tylko Jego, tylko Jego. Oddajemy Mu kult, który jest odpowiedni wyłącznie dla Niego. I zobaczcie, kiedy chcemy to robić, to autor listu do Hebrajczyków mówi, że potrzebujemy najpierw mieć oczyszczone sumienia. I to jest pierwsze pytanie, które do nas przychodzi, bardzo mocne. Tak? Chcesz klękać dzisiaj przed Jezusem? Chcesz za Nim iść w tej pięknej procesji? No to mówi nam Pismo: popatrz w swoje sumienie. Popatrz w swoje sumienie. Ono musi być oczyszczone. Jest niezwykłe, że do oczyszczenia sumienia i do spojrzenia w sumienie, czyli do naszego wnętrza, wzywa nas Słowo w dniu, w którym my oddajemy najbardziej publiczną cześć Jezusowi. Właśnie, kiedy wychodzimy na ulicę, kiedy Go chcemy jakby wszystkim pokazać, całemu naszemu kochanemu miastu, chcemy pokazać chwałę Jezusa, to Słowo mówi: najpierw popatrz w siebie. Najpierw popatrz w siebie. Dlaczego?
No dlatego pewnie, że najważniejszym miejscem, gdzie Bogu możemy oddać cześć, chwałę, uwielbienie, najważniejszym miejscem jest nasze sumienie. Jest nasze wnętrze. Jeśli my Mu nie oddajemy czci w swoim sumieniu, jeśli On nie jest Panem w moim wnętrzu, to powiedzcie, jakie mielibyśmy prawo wynosić Go na ulicę? I co by ten wielki znak tak naprawdę znaczył? Gdybyśmy obnosili się z Jezusem po ulicach, ale sami nie chcieli Mu poddać własnego sumienia. Wielka chwała na zewnątrz, ale w środku, zaraz do tego wrócimy, martwota, tak? Bo to, z czego mamy być oczyszczeni w swoich sumieniach, jest nazwane przez autora Listu do Hebrajczyków martwymi uczynkami. Nie? Mogę być w środku pełen śmierci, a na zewnątrz demonstrować życie. Patrzmy w swoje sumienia. Pytajmy się każdy z nas przed Panem, w jakiej mierze wymagają oczyszczenia, żebyśmy nie wykonywali znaku, który jest kłamliwy, żebyśmy nie poszli w procesji dla jakiejś wyłącznie zewnętrznej manifestacji. Pismo Święte nam dostarcza wielu przykładów takiej, przepraszam za sformułowanie, takiej duchowej schizofrenii. Najmocniej to jest pokazane w historii króla Saula. Kiedy Saul chciał Bogu złożyć niesłychanie bogate, obfite ofiary, ale chciał to zrobić wtedy, kiedy przekroczył Boży nakaz. Czyli właśnie w sumieniu postąpił wbrew Bogu, ale na zewnątrz demonstrował wielką cześć dla Pana Boga, wielki kult, uwielbienie, wielką ofiarność. I wtedy przyszedł do niego prorok Samuel i powiedział mu, że to, co ty robisz, to jest bałwochwalstwo. Nie czcisz Boga, ty czcisz jakiegoś bałwana. I gdyby się trzeba było zapytać o identyfikację tego bałwana, kogo naprawdę Saul wtedy czcił, no to odpowiedź byłaby jedna: siebie samego. Siebie samego. Nie wychodzimy w procesji Bożego ciała, by czcić siebie, zachwycić się sobą. Jaki piękny łódzki kościół. Od początku się zaczęło, ksiądz Tadziu tak nas tu wszystkich pięknie witał. Tu wszystkie seminaria, tu rektorzy, tu przełożeni, tam siostry zakonne, a tu dzieci pierwszokomunijne. Jaki piękny łódzki kościół. Nie. Ta procesja nie jest po to, żeby się zachwycić sobą. Ta procesja jest po to, żeby najpierw we własnym sumieniu, we własnym wnętrzu oddać Jezusowi chwałę. Właśnie taką, jakiej nikt i nic od nas nigdy nie otrzymuje. Potrzebujemy, mówi nam autor Listu do Hebrajczyków, oczyszczenia sumienia z martwych uczynków. To jest takie pojęcie, które występuje tylko w Liście do Hebrajczyków dwa razy. Są uczynki, które są martwe. Są takie uczynki, w których nie ma życia. I my możemy mieć całe swoje wnętrze zapchane takimi uczynkami. Powiedzcie, jakie to są czyny, w których nie ma życia?
najprościej to by było powiedzieć, że grzechy są takimi czynami. Grzech jest takim czynem, który nosi w sobie śmierć, a nie życie. I tu zwłaszcza święty Paweł w liście do Rzymian wielokrotnie o tym mówi. Zapłatą za grzech jest śmierć. Grzech przynosi śmierć w nasze wnętrze. Ale szczególnie chyba chciałbym wam zwrócić uwagę na takie zdanie z pierwszego listu świętego Jana. To jest w 3 rozdziale, gdzie Jan pisze tak: kto nie miłuje, trwa w śmierci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. To jest takie zdanie, które nam może pomóc w przyjrzeniu się sobie i właśnie w przyjrzeniu się swoich czynów, swoim czynom. Nie, weźcie ostatni tydzień. To nie jest jakiś czas nie do ogarnięcia pamięcią, nie? W tym tygodniu robiliśmy ileś rzeczy, każdy z nas robił ileś rzeczy. Ile z tych rzeczy robiliście z miłości? Ile tych czynów miało właśnie ten motyw, że kocham? Kocham Boga, dlatego postępuję tak. Kocham bliźniego, dlatego postępuję tak. Kocham prawdę, więc postępuję tak. Ile z naszych czynów było motywowanych miłością? Ponieważ wszystkie inne, mówi nam list do Hebrajczyków, wszystkie inne są martwe. To, co robisz dla innych motywów, nie ma w sobie życia. I potrzebujemy, mając całe swoje wnętrze zarzucone tymi martwymi czynami, potrzebujemy być z nich oczyszczeni. Potrzebujemy być z nich oczyszczeni, byśmy mogli w swoich sumieniach rzeczywiście oddawać Bogu chwałę. I ostatnie pytanie, ale ono musi paść, bo inaczej byśmy nie dopowiedzieli tego słowa do końca. To jest pytanie, jak może się dokonać to oczyszczenie? Nie? W jaki sposób ono się dokonuje? I dzisiejsza liturgia nam podpowiada 2 takie ważne narzędzia tego oczyszczania, narzędzia, którymi się posługuje Pan Bóg. Pierwsze z nich to jest krew przymierza. Słyszeliśmy i w pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia o krwi przymierza, którą Mojżesz oczyszczał ludzi. I też słyszeliśmy w Ewangelii, jak Jezus mówi o swojej krwi jako krwi przymierza. Tym pierwszym narzędziem oczyszczenia naszych sumień jest krew przymierza. Nie jakakolwiek krew, tylko krew, która ma oznaczać przymierze. Przymierze to jest relacja, to jest odniesienie wzajemne osób do siebie. To jest przymierze. Tu nie chodzi o to, że to jest krew, tylko chodzi o to, co ona sprawia. Ona sprawia, że między Bogiem a nami powstaje jakaś istotna więź. Jaka? No, obrazowo bo trzeba powiedzieć, że powstaje więź, którą nazywamy pokrewieństwem. Po to jesteśmy pokropieni krwią przymierza, po to spożywamy krew przymierza z ołtarza, żeby być krewnymi dla Boga. I więc to, co nas zmienia, to, co nas przekształca, to, co nas oczyszcza, to jest rzeczywista, bliska, autentyczna relacja z Bogiem, pokrewieństwo z Nim. Pokrewieństwo z Nim, bliskość z Nim, to zmienia.
im bardziej jestem Go bliżej, nie, tym bardziej staję się do Niego podobny. Nie. Zażyłość z Nim mnie oczyszcza. I drugie bardzo konkretne narzędzie, dzisiaj wielokrotnie też przywoływane, to jest Boże Słowo. Jak Mojżesz oczyszcza lud krwią przymierza, to jednocześnie czytaj Boże Słowo. I Izraelici, zawierając przymierze z Bogiem, mówią, wszystkie Boże Słowa wypełnimy, tak będziemy postępować, tak chcemy żyć. Jezus na ostatniej wieczerzy, wtedy kiedy daje nam do picia krew przymierza, mówi też, wy jesteście czyści dzięki Słowu, które powiedziałem do was. Wy jesteście czyści dzięki Słowu. Nie? Chcesz być czysty z martwych uczynków? No, weź przy rannej modlitwie, przy wieczornej modlitwie, nie wiem, przy modlitwie mamy, wszyscy mówią, mamy teraz super długi weekend. To znaczy, że wszyscy mają dużo czasu. No to weź w tym wolnym czasie, wyciąg Biblię z półki i otwórz. I poddaj się jej. Znaczy tak, czytaj to słowo, by cię wewnątrz oczyszczało. A jak nie chcesz tego zrobić, to nie mów Bogu, że chcesz być czysty. Bo Bóg ci daje narzędzia. A ty mówisz, ja bym bardzo chciał być inny, bardzo bym się chciał zmienić, no ale nie w ten sposób, jak ty mi to podpowiadasz. To, co człowieka oczyszcza, to jest coraz bliższa, coraz bliższa, coraz bliższa relacja z Panem i coraz wierniejsze, coraz bardziej posłuszne przyjmowanie Jego słowa. I wtedy jesteśmy oczyszczani przez Pana z martwych czynów. Po co? Po to, byśmy mogli Go uwielbiać. W naszych sumieniach i na ulicach. Więc takie jest dzisiejsze słowo listu do Hebrajczyków. Bardzo piękne słowo, które nam pomaga przeżyć uroczystość Bożego ciała. Prośmy Pana wszyscy o to, żeby to słowo się dla nas wypełniło, żebyśmy się Mu poddali i żebyśmy przeżyli tę piękną, piękną, wielką uroczystość w pełnej prawdzie. Amen. Amen. Amen.